Pani marszałek, Wysoka Izbo, od 21 miesięcy ta Izba czeka, żebyśmy załatwili i zamknęli sprawę pieniędzy z Unii Europejskiej. Żebyśmy przyjęli takie rozwiązania, które pozwolą sięgnąć po Fundusz Odbudowy, ratować gospodarkę, zamknąć sprawę kryzysu. Kiedy pojawia się przestrzeń, kiedy opozycja mówi, chcemy pracować nad ustawą dającą pieniądze z Unii Europejskiej, Prawo i Sprawiedliwość mówi, nie będziemy tego robić. Dwa dni ustaleń. Poświęciliśmy czas. Chcieliśmy budować współodpowiedzialność za Polskę. Dać Polakom szansę na to, żeby święta się ucieszyli z pieniędzy europejskich. Co robi Prawo i Sprawiedliwość? Zdejmuje ustawę z porządku obrad. Ustawa o Sądzie Najwyższym miała być przyszłością Polek i Polaków. Znowu kręcicie. Zróbcie w końcu coś, co Polacy docenią. Cały czas blokujecie pieniądze z Unii Europejskiej. Skandal! Proszę bardzo, pani